7 grudnia w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury już po raz 22 odbył się koncert finałowy konkursu Mikołajkowe Debiuty. Podczas gali wystąpiło 26 młodych artystów z powiatu brzozowskiego, wyłonionych w eliminacjach gminnych. To przede wszystkim oswajanie dzieci ze sceną, zaznajamianie ich z dykcją i melodyką piosenek dla dzieci, ale nie tylko, dlatego że w początkowym okresie były to różne, przeróżne piosenki, bo dzieci sobie same wybierały repertuar. Teraz na szczęście już jest inaczej i raczej opiekunowie i rodzice wybierają piosenki dla dzieci. I teraz jest to bardziej wiarygodne. Dawniej dzieci były takie przestraszone i bardzo się bały przed wejściem na scenę, niektóre nawet rezygnowały z występu. Natomiast teraz dzieci są bardziej otwarte, bardziej ruchliwe, śmiałe, odważne, no i co tu dużo mówić, o wiele lepiej śpiewające. Występy młodych artystów były gorąco oklaskiwane przez licznie zgromadzoną publiczność. Podczas koncertu finałowego wystąpiły m.in. Alicja Dąbrowska z zespołu Szkół Wesołej i Oliwia Froń ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Córka Alicja bardzo lubi takie występy, szczególnie kiedy jest duża publiczność. To chyba ma po swojej siostrze, która również występuje i obydwie tak wspólnie się nakręcają. Czy to jest debiut Alicji dzisiaj na scenie? Nie, to jest po raz trzeci tutaj w Brzozowie na mikołajkowych debiutach, trzeci rok z rzędu. A Alicja taki duży debiut miała na ogólnopolskim festiwalu w Nowym Sączu. A powiedz mi, czy to jest twój pierwszy konkurs, czy już brałaś udział w jakimś konkursie? Już brałam w tamtym roku na mikołajkowych debiutach też. Jakie? Dobrze. Jury w składzie Tadeusz Podulka, przewodniczący, Dominika Dąbrowska i Rafał Kuźnar oceniało artystów w dwóch kategoriach wiekowych, do lat 7 i powyżej 7. W pierwszej kategorii zwyciężyła Anna Wojtal przed Zuzanną Wilusz i Emilią Sikorą. Natomiast w kategorii drugiej zwyciężyła Julia Bania przed Amelią Łobazą i Emilią Balawajder. Troszeczkę zaniżone, aniżeli w ubiegłym roku. Ale i tak no, była debata nad tym, kto ma zostać wybranym, także trochę było dyskusji przy tym. Czyli sprzeczaliście się gorąco? Nie, prawda? To znaczy sprzeczek nie było, w sumie dogadaliśmy się, ale no, trzeba było się troszeczkę pochylić nad tymi dzieciakami. Mikołajkowe debiuty honorowym patronatem objął burmistrz Brzozowa Józef Rzepka.